Aby wyznaczyć ostatni dzień miesiąca w Excelu w wersji 2010 i wyższym, możesz użyć gotowej funkcji, która nazywa się nr.ser.ost.dny.mies. Najdziwniejsza nazwa, jaką w Excelu polskim widziałem, tak swoją drogą. I tej funkcji trzeba podać dwie informacje. Pierwsza informacja to data, do której się odnosimy, średnik, a druga informacja to liczba, która mówi, o ile miesięcy w przód lub w tył ma się ta funkcja odsunąć z wyznaczaniem ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli chcesz to zrobić dla miesiąca bieżącego, to wpisujesz tutaj 0. Czyli mówimy w ten sposób Excelowi, nie odsuwaj się z miesiącami w przód ani w tył. Zamykam nawias, zatwierdzam tę formułę, kopiuję do samego końca w dół. Pięknie działa. Jeśli natomiast masz Excela w wersji 2007 i niższej, to należałoby to zrobić jakimś innym sposobem. I pokażę Ci świetny sposób, który ostatnio na szkoleniu wyszedł przypadkiem zupełnie. Użyję funkcji data. Przy pomocy tej funkcji można zbudować jakąkolwiek datę i powiem Excelowi, że ta data, którą będę budował, to ma mieć rok taki sam jak w tej dacie oryginalnej. Więc użyłem funkcji rok, aby ten rok pobrać z oryginalnej daty. Średnik, miesiąc również pobiorę z tej oryginalnej daty, używając funkcji miesiąc. Ale do tego miesiąca dodam 1. Zaraz zobaczysz dlaczego. Naciskam średnik i jeszcze muszę podać dzień. Wpiszę na razie roboczo jedynkę, zamknę nawias, klikam Enter, kopiuję tę formułkę do samego końca w dół. W ten sposób wyznaczyłem pierwszy dzień danego miesiąca. Oczywiście mogę teraz od tego odjąć pierwszy dzień następnego miesiąca. Mogę od niego odjąć jeden i uzyskam wtedy ten ostatni dzień poprzedniego miesiąca, ale pokażę Ci fajniejszy trik. Wchodzę do tej formuły i nie będę podawał, że to jest pierwszy dzień. Zostawiam ten argument pusty. Mógłbym ewentualnie wpisać tutaj również 0. Zobacz, co się dzieje. Zerowy dzień miesiąca nie może być, więc Excel wstawi ten dzień, który jest przed pierwszym dniem tego danego miesiąca, który wyznaczałem. Jako że przed 1 lipca jest ostatni dzień czerwca, stąd takie wyniki, a nie inne. Równie dobrze można byłoby ten argument dzień pominąć. Zostawiam tylko wprowadzony średnik, klikam Enter i kopiuję do samego końca w dół. Efekt będzie dokładnie taki sam.